Mam na imię Marta. Ja mam na imię Marta. Wspólnie dzisiaj opowiemy Państwu o zupełnie zapomnianej książce kucharskiej zatytułowanej Marta, godna zaufania gospodyni w sprawach kulinarnych i wielu innych gałęziach gospodarstwa domowego. Ta książka kucharska, jej historia sięga 1866 roku. Została wydana w Grudziądzu w języku niemieckim. Dzisiaj opowiemy Państwu o kilku wątkach dotyczących tej książki, o kulinarnych modach i tradycjach panujących w naszym regionie w XIX wieku. Mamy nadzieję, że będzie bardzo smakowicie i inspirująco. Uważamy, że właśnie takie historie idealnie nadają się do listopadowej aury, do tych jesiennych wieczorów. Spotykamy się też nieprzypadkowo, bo 25 listopada, czyli w imieniny świętej Katarzyny, która jest patronką piernikarzy. Oczywiście opowiemy też o piernikach, ale to zostawimy na sam koniec, czyli na deser. Książka Marta, godna zaufania doradczyni, bardzo szybko zyskała popularność wśród mieszkańców Prus. Dlaczego Prus? Ponieważ Grudziądz czy Toruń znajdowały się w tym okresie w granicach państwa pruskiego. Ta książka została wydana przez zarząd kuratorium sierocińca dla ewangelickich dziewcząt w Grudziądzu, a zbiór przepisów, który został wydrukowany, został ofiarowany temu sierocińcowi przez pewną anonimową damę. Kobietę, która dała swoją pracę sierocińcowi, ale pragnęła zachować anonimowość. I tu już robi się tajemniczo, prawda? Ten zbiór przepisów liczył 500 receptur i był przeznaczony dla kobiet, dla gospodyń domowych, które miały przyrządzać swoje posiłki najprościej, najtaniej i najlepiej. Myślę, że wówczas, w 1866 roku, w Grudziądzu, który liczył 10 tysięcy mieszkańców, nikt nie spodziewał się, że ta właśnie książka zyska tak ogromną popularność. Ona była przedrukowywana ponad 20 razy, a ostatnie jej wydanie ukazało się w 1922 roku. Była wydawana nie tylko w Grudziądzu, tam kilka razy, ale kilkanaście razy publikowano ją w Toruniu czy w Lipsku. Jej autorką była Mina Huf. Powiedziałam, że początkowo ta książka ukazywała się anonimowo, ale przy późniejszych edycjach, przy edycji 6 z Torunia z 1890 roku, dowiadujemy się właśnie, kim była ta postać. Pochodziła ona z rodziny pruskich patriotów, zamieszkiwała okolice Grudziądza i była bardzo zaangażowana w sprawy religijne, polityczne i społeczne tej lokalnej społeczności. We wstępie do Marty możemy wyczytać, że książka ta na tle innych książek kucharskich może wyróżnić się tym, ponieważ znajdują się w nim sprawdzone i wypróbowane przepisy. Jednak sytuacja na rynku niemieckim w XIX wieku zupełnie różniła się niż ta w Polsce, ponieważ w XIX wieku na niemieckich ziemiach każde większe miasto, każdy region, każdy chciał mieć swoją własną książkę kucharską. Dlatego też wydawano takie książki jak brandenburskie, drezmieńskie, szczecińskie, a nawet pomorskie, tyle że w języku niemieckim. W Polsce ten trend też trafił tutaj do nas i na naszych ziemiach wydawano takie książki jak Wielkopolski kucharz, Kucharz krakowski czy też Gospodyni litewska. Jeśli chodzi o przepisy kulinarne, to w książce znajdziemy bardzo dużo przepisów na piernik, ale w zupełnie innej funkcji, ponieważ dzisiaj piernik kojarzy nam się z czymś słodkim, jest to małe ciasteczko, a w dawnych czasach piernik był czymś bardziej wytrawnym. W książce możemy natrafić na trzy przepisy na toruńskie pierniki. Będzie to piernik do czekolady, piernik na sposób nuremberski, czyli ten z migdałami i piernik, drobne pierniczki fefernuszki. Kolejna funkcja nowa piernika, czyli ta bardziej wytrawna, pokazuje, że piernika dodawano także do sosów jako zagęszczacz. Są przepisy na pierniki jako zagęszczacz, klopsy w sosie kwaśnym oraz karp w winie właśnie zagęszczony toruńskimi piernikami lub norymberskimi, czyli tymi najlepszymi. Marta, powiedziałaś, że w tym okresie każde większe miasto niemieckie czy pruskie chciało mieć swoją własną książkę kucharską. Ale tytuł naszej książki, Marta, godna zaufania doradczyni, nawiązuje do czegoś zupełnie innego.
ono, ten tytuł nawiązuje właśnie do wiary i etosu protestanckiego, ponieważ strzępki informacji, jakie odnajdujemy na temat Minychów, wskazują, że jako ewangeliczka ona wspierała wiele misji charytatywnych kościoła protestanckiego i zatytułowała swoją książkę Marta, jak możemy się domyślać, ponieważ jest to postać z kart Ewangelii, która właśnie troszczyła się o przyrządzanie posiłków dla Jezusa. Ta Marta miała być też opiekunką kobiet, kucharek i gospodyń. I to jest nieprzypadkowe, że właśnie taki zbiór przepisów został ofiarowany właśnie też jako taki jako dar charytatywny sierocińcowi, na przykład z dwóch powodów. On mógł poprawić finanse sierocińca, tutaj można było liczyć na zyski ze sprzedaży dzieła, ale mógł też mieć taki cel edukacyjny, że właśnie Minachów, autorka tego zbioru, przekazuje go kobietom, młodym dziewczętom, sierotom, po to, żeby wyposażyć je w wiedzę, żeby wzbogacone w tą wiedzę kulinarną mogły iść w świat, poprawić swój los i znaleźć dobre zatrudnienie. A powiedz Marta, bo rozmawiamy o książce kucharskiej, regionalnej, lokalnej i powiedz, co mogło łączyć ludzi z okolic Torunia i Grudziądza? Jakie przepisy, co wspólnego mieli? W tym czasie, o którym mówimy, w XIX wieku, w Grudziądzu czy w Toruniu zamieszkiwali z sobą ramię w ramię Niemcy, Prusacy i Polacy. I bardzo często historia o współżyciu tych nacji wskazuje na rywalizację taką polityczną czy gospodarczą. Jednak na tej płaszczyźnie kulinarnej widzimy coś zupełnie innego. Widzimy dialog, transfer kulinarnej wiedzy i wymianę kulinarnych doświadczeń. I tak na przykład czytamy o przepisach na polnische Zacierken. Fonetycznie mamy również zapisane szrazi, czyli zrazy. Mamy również przepis na polski czerwony barszcz czy polskie pierogi. Są również przepisy pruskie, jak na przykład na pruski omlet czy królewieckie naleśniki, ale przede wszystkim w tych tytułach wyróżniają się różne miasta i regiony niemieckie. Mamy więc na przykład węgierską zupę z Węgorzy, saskie kluski ziemniaczane czy drezdeński tort niedzielny. A powiedz, jakie królowały wtedy smaki? W tym okresie, czyli w XIX wieku, to kuchnia francuska była taką bazą w zakresie konstruowania smaku czy technik kulinarnych, ale widzimy oczywiście wiele regionalnych wariacji w różnych częściach Europy. W tej książce kucharskiej, kiedy czytałam te przepisy, to szczególnie wyróżnia się dodatek sardeli, kaparów i cytryn jako taki smakowy dodatek do dań. W bardziej wykwintnych propozycjach dodaje się tam smardzy czy trufli, żeby wzbogacić smak, ale przede wszystkim w tych przepisach jest bardzo dużo masła. Na różnych etapach przyrządzania potrawy dodaje się dużo masła i to jest niewątpliwy właśnie wpływ kuchni francuskiej. Jednak to, co wyróżniało naszą kuchnię tutaj chełmińską, pomorską, czy może nawet szerzej pruską, to jest preferencja do słodko-kwaśnych smaków. I tak na przykład, kiedy mamy przepis na klopsa w sosie, to ten sos jest słodko-kwaśny. Tam jest ocet, jest cukier, są sardele, kapary, cytryny i jeszcze kieliszek wina, żeby zbudować taki bogaty, głęboki smak. Oczywiście, tak jak wspomniałaś, charakterystycznym dodatkiem do potraw w naszym regionie były też pierniki. Co mnie zaskoczyło w tej książce, przeglądając Martę, to, że pojawiało się bardzo dużo przepisów z kuchni europejskiej. Są to takie ekskluzywne, bogate dania, czyli na przykład foie gras z grasicą, kropatwy faszerowane sardelami. Pojawia się też bardzo znana w niemal w każdej książce kucharskiej z XIX wieku przepis na fałszywą zupę żółwiową, czyli taką, w której żółwia nie było, ale mięso, bulion gotowany był na różnych mięsach, przede wszystkim na cielęcinie. I skoro spotykamy się jesienią, skoro spotykamy się na imieninach u Katarzyny, to warto też wspomnieć o rozdziale w książce z napojami. Oczywiście jest mnóstwo przepisów na wino grzane z przeróżną ilością przypraw korzennych, takich jak kardamon, imbir. Dodawano także rodzynek, ale co zaciekawiło, takie zaskakujące, ciekawe nazwy na napoje gorące, które nazywają się na przykład biskup, kardynał czy papież. Są to gorące napoje na bazie wina, dodawano też tam i szampana, i dodawano gorzkich pomarańczy, przeróżnych przypraw korzennych, a nawet ananasa. Pokazuje to, że to były dość
nawet napoje były bardzo wykwintne i eleganckie, bo nie każdego było stać w XIX wieku na gorzkie pomarańcze. Ja myślę, że właśnie do takich przypraw, piernikowych, korzennych, ale zupełnie inaczej podanych, na pewno warto wrócić. W ogóle ta książka kucharska jest pełna takich przepisów, które są naszą zapomnianą tradycją kulinarną. Można powiedzieć, że ona stanowi pomnik właśnie tej tradycji pomorskiej, chełmińskiej, ale jest tutaj pewien dylemat, ponieważ po pierwsze ta książka wydana została w języku niemieckim, więc mamy tutaj taką barierę językową w dotarciu do tego tekstu. On jest obecnie tłumaczony na język polski przez dr Annę Mikołajewską z Katedry Literaturoznawstwa UMK i być może te przepisy zostaną wydane, na co mamy nadzieję. I dzięki temu może się okazać, że ta nasza regionalna kuchnia jest jeszcze bardziej piernikowa, niż nam się wydawało.